się, ja uważam, że szerzenie w każdej formie piłki nożnej jest jak najbardziej na plus, jeśli to łączy jeszcze pokolenia, tylko przyklasnąć takiej akcji. Myślę, że w dzisiejszej też dobie gdzieś komputerów w tym sporcie mamy mniej jednak tej młodzieży, dlatego szczytny cel i myślę, że zarażanie kogoś sportem i piłką nożną w szczególności jest na plus. Ja mówię, sport trzeba szerzyć jak najwięcej, piłkę nożną w szczególności. No wszyscy jednak uważają ją za ten sport numer jeden i myślę, że tak, takie inicjatywy powinny być. Ja uważam, że w ogóle powinno się wychowywać poprzez sport, bo uczy jednak trochę i pokory, trochę dyscypliny, a w życiu się takie rzeczy przydają. Zrobimy to przez pryzmat na przykład kibiców, bo wszędzie nie narzeka się na kibiców siatkówki, koszykówki, a troszeczkę na tych kibiców piłki nożnej się narzeka. Ja myślę, że takie akcje raczej przybliżają i pokazują też, że ten problem, nie wiem, jakiejś komunikacji, nawet takiej wrażliwości jest chyba inny i myślę, że nawet w tym może to pomóc. Jest to jak najbardziej bardzo fajna zabawa, bo to tak trzeba powiedzieć, zabawa. A chyba najlepszym przykładem jest ostatni mecz polityków z TVN. Zabawa, a pełne trybuny. Myślę, że dla takich drużyn no jest to też miło sympatyczne, że jeśli można o sobie coś miłego, sympatycznego się dowiedzieć, przeczytać. No nie odbierajmy im tego, też niech mogą czynnie się ruszać, poruszać dla swojego zdrowia choćby. Tak jak pan powiedział, no podnosi to na pewno też i jakość tej całej ligi, medialność chyba również. A druga sprawa, no można się sprawdzić z tymi ludźmi, którzy byli gdzieś tam w wielkiej piłce i zobaczyć, ile mi brakuje, czy brakuje. Myślę, że to jak najbardziej powinni uczestniczyć w niej wszyscy. Pozdrawiam wszystkich zawodników, wszystkie drużyny. No cóż, trzymam kciuki i życzę dobrej zabawy.